Chciałam wam przedstawić pana Andrzeja Sobolewskiego, który był alpinistą, himalaistą, także działał w zarządzie Polskiego Związku Alpinistycznego i który w Wysokich Górach był, Wysokie Góry zna i to w różnych górach, bo nie tylko w Himalajach, ale w górach właściwie całego świata, panie Andrzeju, prawda? Tak. No i myślę, że opowie nam o tym, jak to jest na takich górskich wyprawach. I myślę, że tutaj z pełnym udziałem publiczności, bo myślę, że temat jest dla nas wszystkich interesujący i pewnie chcemy się czegoś dowiedzieć, prawda Olivia? Na przykład. Dobrze, to bardzo proszę. Ja, proszę mi mówić, jak mam zmieniać tutaj. Dobrze. Witam państwa przede wszystkim. Moje nazwisko Andrzej Sobolewski. No i mamy jechać w góry. Może w pierwszej kolejności wyjaśnię kilka takich podstawowych pojęć związanych z strażnictwem, związanych z alpinizmem. Więc może najpierw, jaka jest różnica między taternictwem i alpinizmem? Ona nie jest różnicą formalną, natomiast w środowisku jest no, w miarę istotną i łączy się z jakąś pewną zawartością pojęcia. Taternikiem praktycznie rzecz biorąc może być każdy. Każdy, kto ma pojęcie o technice wspinania, który ma pojęcie o asekuracji i po prostu mając partnera, bo może być to instruktor, może być to kolega. W każdym razie niezwykle, znaczy ja od czasu do czasu będę zwracał uwagę na pewne sprawy w sposób szczególny. Mianowicie taternictwo i alpinizm jest sportem partnerskim. To znaczy nie jest to rodzaj, jak niektórych dyscyplinach, innych dyscyplinach sportowych, sport zespołowy, to znaczy istnieje, to znaczy funkcjonuje w postaci zespołu. Natomiast różnica jest bardzo subtelna między partnerstwem a zespołem, bo partnerstwo po prostu wymaga koleżeństwa, wymaga jakiegoś głębszego zaangażowania się, bo praktycznie rzecz biorąc w górach podczas wspinania się od naszego partnera, no oczywiście od nas samych też, zależy w sumie bezpieczeństwo, to znaczy powodzenie celu, osiągnięcia celu, ale głównie bezpieczeństwo, no co praktycznie rzecz biorąc jest każdego człowieka obowiązkiem dbania o swoje życie. Wracając do tego pojęcia taternictwo, alpinizm i w pewnym momencie następuje taka zmienia się nasz stosunek do góry i do wspinania. Po prostu stwierdzamy, że jesteśmy zainteresowani, że to nas po prostu zainteresowało, że to nas fascynuje, że to nam sprawia przyjemność. Zaczęliśmy działalność w Tatrach, no bo w zasadzie w 99% tak to się dzieje. I po prostu chcielibyśmy pojechać gdzieś w góry poza naszymi Tatrami. I tu właśnie zaczyna pojawiać się to pojęcie zróżnicowanie między taternictwem i alpinistą. Praktycznie alpinistą się staje w momencie, kiedy wyruszamy, znajdziemy się i wspinamy się w górach typu lodowcowego. Najbliżej od nas w Europie są oczywiście Alpy, stąd. I to jest taka niezwykle istotna sprawa, bo do tego, ażeby wyjechać w te wyższe góry, Alpy, Kaukaz w naszej najbliższej odległości, to już zaczynają od nas środowisko, zaczynają koledzy, właściwie to jest najistotniejsze, zaczynają coraz więcej od nas wymagać. To znaczy
musimy po prostu poznać, musimy wejść, jak gdyby wejść w to środowisko, które w sumie jest bardzo fajne, ale jednocześnie jest bardzo ambitne i w sposób bardzo szybki nowe postacie, które się w nim pojawiają, w jakiś sposób kwalifikuje. No tak, w jakiś sposób kwalifikuje. No a my chcemy już być tymi, którzy wyjeżdżają, którzy chcą wyjechać te góry lodowcowe. No i tu w jakiś sposób trzeba się, w taki bardzo prozaiczny sposób określając, jakoś się trzeba wkupić w to środowisko, bo to jednak wyjeżdżają w pierwszej fazie, bo oczywiście gdzieś tam po iluś tam jakimś okresie czasu wspinania się, bycia w klubie, czy bycia w ogóle jeżdżenia w góry, to wszystko się zaciera. Ja mogę króciutko powiedzieć, jaka na przykład była, bo w sumie to są rzeczy ogólne, ale one są istotne. One są istotne. Jaka była w kilku zdaniach na przykład moja kariera przejścia ze wspinania się w Tatrach do właśnie tego dalszego ciągu. Akurat tak się złożyło, że poznałem, zaprzyjaźniliśmy się z kolegą, staliśmy się partnerami, wspinamy się wspólnie. Ale upływa jakiś rok, dwa lata i praktycznie rzecz biorąc, to jakoś się bardzo oddala ten nasz dalszy ciąg naszej kariery spinaczkowej. I dochodzimy do wniosku, tak to praktycznie w większości przypadków się odbywa, że po prostu trzeba zrobić coś w tych górach, to znaczy zrobić jakąś drogę tak, żeby to nie przedstawiało żadnych najmniejszych problemów, że my w miarę jesteśmy dobrzy. No bo to jest zupełnie oczywiste, że jeżeli ktoś rozpoczyna jakąś działalność, a w szczególności działalność sportową, no to po prostu chce być dobry. No jest to jak gdyby w sferze jego zainteresowań. I po prostu wtedy z kolegą wymyśliliśmy, w cudzysłowie, bo to już dawno zaistniało, że przejdziemy, jeszcze się wtedy bardzo mało wspinało w Tatrach zimą, że przejdziemy główną grań Tatr, dokonamy pierwszego przejścia zimowego głównej grani Tatr, to jest długości, Tatry mają 75 km długości, że zajmie to nam te dwa tygodnie czasu. Przyjęliśmy ambitne założenia, że nie schodzimy w ogóle do dolin. Tu stawiam kropkę i to się udało. I rzeczywiście już w tym samym roku wyjeżdżamy w Kaukaz i... Ja chciałam Tatry pokazać, bo Pan mówił o Tatrach. I teraz przy okazji... zdjęć... No, będę się starał... Bo Pan mówił o grani Tatr. Na grani Tatr, zresztą to było bardzo, dla mnie osobiste było to bardzo ważne. To była nasza, ta zimowego przejścia, była to trzecia próba na przestrzeni co najmniej 5-8 lat. Dwie pierwsze próby zakończyły się dramatycznie, bo koledzy po prostu zginęli pod lawiną, no bo to jest 3 tygodnie przebywania w górach, przebywania w śniegu, przechodzenia przez poszczególne granie. Może jako krótka dygresja jeszcze do tego wstępu, że celem alpinisty, celem w ogóle tak, no, patelika, alpinisty, człowieka wspinającego się, jest wyjście na szczyt. Na szczyt wychodzi się drogą. Drogą w rozumieniu tatewnickim. To znaczy jest to określona, wybiera się jakąś, no po prostu, ściana ma cały szereg, nie będę o tym mówić, formacji.
którymi przeprowadzone są drogi. Drogi są opisane w przewodnikach, bądź też schematy są niedrukowane. W każdym razie bazą do tego jest coś, co już zostało powiedziane, napisane. Ja teraz może od razu w tym momencie, ja przepraszam, że będę mówić pewnie bardzo chaotycznie, bo to jest nagle mnóstwo rzeczy, które chciałbym przekazać, a które po prostu są. Mianowicie drogi są. Alpinizm jest sportem niewymiernym, to znaczy nie funkcjonuje czas, nie funkcjonuje odległość, nie funkcjonuje wysokość. W alpinizmie praktycznie wyniki sportowe oceniane są in gremio przez środowisko. No, gdzieś tam w jakimś momencie w klubach kunst, czy też w Związku Alpinizmu funkcjonują komisje sportowe, no ale to jest taka odrębna już sprawa. Ważne jest to, co powiedziałem na początku, że ponieważ jest niewymierny, więc przyjęto sposób, że każda droga jest o określonej trudności. Nie będę już tu wchodził w szczegóły. Jest 6 klas trudności. Zaczyna się od nieco trudniej. Kończy się na 6, na skrajnie trudnej. I to jest po prostu opisane. Idąc na spinaczkę, do swoich możliwości dostosowujemy trudność drogi. Poza tym bazowym celem wspinania się jest wyjście na szczyt, to mamy jeszcze cele pośrednie. Najbardziej ambitne jest wyjście... Mam też pytanie, bo mówi Pan, że wchodzi się ustalonymi trasami, a czy zdarzyło się Panu wytyczyć jakąś własną? Czy podczas swojej kariery zdarzyło się Panu wytyczyć, że tak powiem, własną trasę i wchodzić w Twoim kursie? Dobrze. Jakąś nową drogę. Czy Pan przechodził przez góry swoją własną nową drogą? No z partnerami oczywiście. Tak, tak. No to właśnie zacząłem w tej chwili, ten wątek będzie jak gdyby odpowiedzią na to, że najbardziej prestiżową jest wyjście na szczyt niezdobyty. Takich szczytów, w szczególności gdzieś tam powyżej 6000 metrów, już jest w sumie, no może powyżej 6, powyżej 7000 praktycznie, powyżej 8 w ogóle nie ma niezdobytych, powyżej 7000 jeszcze trochę jest. W następnej kolejności jest wyjście nową drogą, to znaczy zrobienie. Partnerzy wspinający się wybierają na określonym szczycie, wybierają sobie tą drogę i to jest ich pierwsze przejście. Obowiązkiem wtedy jest udokumentowanie swojego przejścia, no więc zrobi się opis, szkice i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji dalszej miałem właśnie kilka sytuacji, w których właśnie było to bardzo istotne, że byliśmy w stanie udowodnić, że zrobiliśmy tą drogę. No i to praktycznie chyba z tych takich bardzo ogólnych rzeczy jest wszystko. Na temat tych gran tatrzańskich, no Tatry, no wszyscy widzieliśmy, no, po prostu są to góry bardzo piękne, ta przejście zimowe grani, no ona właśnie się mieściła w tym, że to było pierwsze przejście. Jeszcze w dodatku zimowe, więc... W którym to było roku? To było w roku 1959, czyli ponad pół wieku temu. A kto był tam wtedy organizatorem takiej przejścia zimowego? W ogóle w większości przypadków zespoły tworzą się ad hoc, to znaczy znajomi, przyjaciele, po prostu tworzymy grupę, wymyślamy cel,
i staramy się go zrealizować poprzez wyjazd do góry. Ja dwukrotnie mieliśmy rok wcześniej uczestniczyłem w pierwszej próbie, naszej pierwszej, ale w ogóle to była trzecia przejścia tej granicy, jak kończyła się niestety tragicznie, w połowie drogi spadła lawina, jednego kolegę odkopaliśmy, drugiego już nie zdołaliśmy odkopać i zeszliśmy na dół. Ten udane wspinanie było o tyle ciekawe, że zainteresował się między innymi już doświadczony alpinista Andrzej Zawada, który zresztą mianowaliśmy go już wtedy kierownikiem tej naszej spinaczki, naszej tatrzańskiej wyprawy. I on zresztą wtedy wymyślił, przynajmniej tak mi później opowiadał, że to było zimowe przejście Grani Tatr, że po prostu alpinizm zimowy jest to ciekawa rzecz. W efekcie Andrzej był kierownikiem wyprawy, która zdobyła jeden, no nie najwyższy, ale drugi co do wysokości szczyt zimą w Hindukuszu. No i oczywiście jego zasługą było pierwsze wejście Polaków zimowe na Everest. Ja mam tutaj pytanie, ponieważ mamy zdjęcie pokazujące, jak w tamtych latach wyglądał ubiór alpinisty i wiem, że pan ma ze sobą również coś, co mógłby nam pokazać, to byśmy chcieli obejrzeć, jakim sprzętem wówczas się dysponowało, jak wyglądają raki. No tak, ja myślę, że raki, czekam, to możemy na zakończenie. Natomiast dobrze, znaczy podchwytujemy tematy, które nam się narzucają. Wbrew pozorom, to rzeczywiście ubiory i sprzęt alpinisty, one zmieniają się na przestrzeni lat, ale muszę powiedzieć z niemałą satysfakcją, że pomimo, właściwie może jeszcze inaczej, że dwie rzeczy są genialne, które zostały wymyślone, jeżeli idzie o ubiory, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. To jest wynalezienie Gore-Texu i buty, które nie przemakają. Czyli tak zwane kowlachy, to są podwójne buty, z zewnątrz jest, nazwijmy ogólnie, plastik, a w środku jest ciepły butek. Natomiast wszystkie pozostałe elementy ubioru oparte na puku, okazało się, że jednak kurtka pukowa, szpilur pukowy zrobiony z użytek, do którego użyty został dobry, porządny puk i to w dużej części Polski. Zresztą jakieś 20 lat temu byliśmy głównym eksporterem puku w świecie. To on po prostu nie ulega zmianie i to jest jedyny ubiór. Zmienia się, no pewnie zmieniają się wagi. Waga plecaka, znaczy alpinista to jest taki człowiek, który ciągle musi nosić na plecach jakieś ciężary. No, jest to niewątpliwie jeden z minusów tej dyscypliny. Więc ważne są ubiory, które nie przemakają szybko, które myśmy na przykład na tej grani przez 3 tygodnie nikt nie miał suchych butów, suchych nóg, w ogóle suchych skarpetek. Nic nie, podczas biwaku w zimie, biwak, co to jest biwak? Powiedzmy tu, w pewnym momencie dochodzi się do miejsca, zbliża się wieczór, zazwyczaj w szczególności zimą, a w górach typu alpejskiego to nie musi być to zima, robi się zimno. Wtedy trzeba rozbić namiot i od razu namiot obok odpowiedzialnego partnera i zgranej grupy, ale w sensie indywidualnym, w zasadzie jest stanowi 95 do 98 według mojej oceny i doświadczeń bezpieczeństwa górskiego.
dobrze rozbity namiot po prostu nam zapewnia, zabezpiecza nam autentycznie, bez popadania w przesadę, zapewnia nam życie. Większość wypadków śmiertelnych odbyło się, miało miejsce i to mamy z tym do czynienia ciągle, wynika właśnie, że z jakichś względów, no mogą być różne, przeważnie głupie, że po prostu ludzie nie mają namiotu. Na noc, noc zaskakuje w górach i bez ochrony od wiatru, bez ochrony, a już nie wchodząc, bo to możemy sobie wyobrazić, ale to jest formuła psychologiczna, po prostu to jest jakaś cząstka zabezpieczania nas przed tą, no, nazwijmy to górnolotnie dziką i nieokiełznaną naturą, z którą nie walczymy, wobec której jesteśmy pokorni, ale po prostu funkcjonujemy tam. Tu od razu przy okazji tej części biwakowej, a właściwie o bezpieczeństwie, czy też o niebezpieczeństwach gór. Ale łączy się to właśnie z nocą, łączy się z biwakiem. Mianowicie od wysokości 7000 metrów do wysokości 8000 metrów w ciągu nocy bez namiotu człowiek ma 95% minimum 95% szans, że nastąpi wychłodzenie, że po prostu zostaje w tych górach. Powyżej 8000 metrów to już szanse, prawdopodobieństwo nieprzeżycia w zimie bez porządnego namiotu, no, wzrasta gdzieś tam do 98%. Większość wypadków takich typu medialnego, tych, które przynajmniej ja, to znaczy ja nie odnotowałem żadnego odstępstwa od tego, o czym powiedziałem przed chwilą, że powiedzmy, doskonała alpinistka, świetna, Wanda Rutkiewicz wychłodziła się i zmarła pod szczytem Kanczendżengi, tylko na tej zasadzie właściwie to był główny powód, że źle obliczyła i nad nocą złapała no właśnie bez niczego. Powiedzmy, jest to już powiem, później zobaczymy jeszcze zdjęcia, na przykład w Pamirze, w górach niezbyt odległych od nas, na jednym ze szczytów zginęła cała grupa alpinistów. Ale już nie wchodząc, może przerywamy w tym momencie te bardziej przykre momenty. Natomiast skupmy się, dlatego bardzo ważne jest to, jeżeli już stajemy się zainteresowani dalszym wspinaniem, a w tym i sprzętem, alpinizm, jeszcze jako dygresja, alpinizm to jest taką konkurencją, na którą po prostu trzeba ciągle wydawać pieniądze. Bo teraz trzeba te pieniądze wydać dobrze. Powiedzmy, w tej chwili jest sporo się pojawia sprzętu na rynku i nie można kupować byle czego. Więc posiadanie dobrego namiotu jest rzeczą niezwykle ważną. Myśmy w Polsce się wyspecjalizowali. Jest takie przedsiębiorstwo, które się mieści pod Warszawą w Legionowie, którego dziesiątki lat temu moi koledzy zainspirowali właśnie do produkcji namiotów. I to były namioty, które wytrzymały wszelkie przeciwności. Ja sam osobiście uważam, że dzięki dobremu namiotowi z Legionowa to właśnie udało mi się przejść. A to chciałam właśnie takie zdjęcie, momencik, bo chciałam właśnie znaleźć to zdjęcie. O tutaj też jest pokazana droga i namiot. No, tu mamy
Jaka ciekawostka z tego zdjęcia. Tutaj ta kreska to akurat jest, ponieważ to jest pierwsze, znowu pierwsze w zejściu. Ściana tego szczytu, spinaczka była z tamtej strony, to się cofniemy. Mhm. Czyli po prostu, o tutaj, myśmy dokonali drugiego przejścia. Aha, to ja mam takie urządzenie. No to może my tutaj na tą tablicę, na seans, jak wy sądzicie? Tak? No to jest. Jak to od razu przy okazji powiemy, na czym polega sprawa drogi spinaczkowej. Po prostu jest ściana, cała to się nazywa, to jest Kaukaz, góra się nazywa Szchelda, to, te góry, te dwa szczyty to nazywa się Użba. Ma szerokość tego jest powiedzmy jakby ze 3 km, wysokość od doliny to jest 1,5 jakieś 1500-1800 metrów. My wybieramy drogę tędy, czy była jedna droga poprowadzona tędy, druga droga była poprowadzona tędy, natomiast musimy wybrać drogę środkiem tego pola. To tutaj stawiamy kropkę, dalej o tym nie mówimy. Możemy przejechać na ten. Dalej? Tak, dobrze, to już widzieliśmy. Tu, to jest najwyższy szczyt Kaukazu, Elbrus. Góra stosunkowo łatwa, ale jest bardzo duże przewyższenie. Elbrus ma ponad 5000 metrów, dolina jest na wysokości około 2000 metrów, więc to jest też duże przewyższenie. Ja dokonałem z kolegami pierwszego przejścia dookoła tego całego masywu Elbrusa. Zresztą zajęło to nam 2-3 dni czasu. Po tamtej stronie jest wiele lodowców. Razem w sumie jest tutaj około 15-10 lodowców. Tutaj chyba będzie poniżej lodowiec. Nie, teraz nie. Tak, co to jest lodowiec, no to tak w miarę wszyscy wiemy. W jakimś momencie dojdziemy do tego, że lodowiec składa się z kilku, w sensie spinaczkowym ważnych elementów, powiedzmy, no to jest główna część lodowca, on jest przysypany piargiem, natomiast w jakimś momencie lodowiec się zaczyna i tam się tworzą bariery tak zwanych seraków, to znaczy lodowiec jest w ciągłym ruchu, to zależy gdzie. Ten ruch to może być milimetr na rok, może być centymetr w ciągu roku przesuwanie się i on po prostu na dole ciągle się, to możemy zostawić, ciągle się skraca, natomiast to parcie tego lodu jest od góry, ponieważ jest w ciągłym ruchu, więc wystarczy, że ten taki wielki jezior, tak to określmy, lodowcowy napotyka jakąś skałę, zatrzymuje się na tym, spiętrza się, pęka i te, co spada na dół w postaci pękniętej albo takiej rozstrzelonej, to są właśnie seraki. Tu widzimy, tutaj lodowiec się właśnie w jakimś tam miejscu tworzy, tutaj jest, a tutaj są te, no akurat to pewnie nie widać, lepiej widać tutaj te bariery seraków. To jest droga, to jest Kaukaz centralny. Dla mnie bardzo, bardzo istotny, jako że uczestniczyłem w kilku pierwszych przejściach, ale jeszcze co? Jeszcze na chwilę i dokonujemy. Góra się nazywa Dychtał, ma ponad 5000 metrów, a w Kaukazie jest 5 szczytów na 1000 km długości całego pasma kaukaskiego. Jest 5 szczytów, które mają powyżej 5000 metrów. Na tą górę to wszystko razem ma około 5 km szerokości. W takim układzie dokonujemy pierwszego przejścia właśnie tym, to się nazywa filar. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły nazw. Ale przy takiej okazji mogę powiedzieć, filar to jest taka bardzo stroma
stromy styk dwóch ścian dochodzących, dochodzących do siebie. A to będzie następne zdjęcie tego pióra, dobrze? Dobrze. Możemy jeszcze cofnąć się na chwileczkę do tyłu. Tutaj jest właśnie klasycznie, nie, chodzi mi o ten rysunek. A, rysunek, dobrze. Aha. To jest właśnie klasyczny opis, opis drogi. Tutaj na czerwono jest wkreślona ta właśnie nasza droga. Ona jest, to jest ksero przewodnika. To jest jedna z dwóch dróg Polski, które są, znajdują się w przewodniku po Kaukazie Rosyjskim. Dobrze, idziemy dalej. To jeszcze jest zbliżenie tego filaru. Oczywiście tu, to może jeszcze na sekundę. Wspomniałem o tych biwakach, o namiotach. Biwaki na tej drodze odbywały się na takich polach. Nie w warunkach tatrzańskich, zawsze można znaleźć jakąś długą, w miarę gładką powierzchnię. Natomiast w górach wysokich to tą powierzchnię namiot trzeba po prostu wyrąbać sobie czekanem. Jeżeli jest stromo, no to jest źle. Tu jest bariera, klasyczna bariera, bariera Seraku. Negatywem jest to, że zazwyczaj seraki spadają, trzeba uważać, spadają na głowy, ale ponieważ one spadają w pewnych określonych porach dnia, czyli zazwyczaj pod wieczór, kiedy się ociepla, no to można od tego się ustrzec. Przy okazji Kaukaz jest jednym z wielu pasm, ale gdzie w sposób szczególny się jest odczuwalne, podlega trzęsieniom ziemi, czyli wtedy obrywają się właśnie wszystkie bardziej luźne jedziemy. Tu mamy znowu fragmenty. To jest Kaukaz, to jest tak zwana ściana bezimpińska, taka bardzo słynna. Natomiast tu jest druga droga. Wysoko, około 1800 metrów od stołu do końca. Tutaj dokonujemy pierwszego przejścia tym wielkim kuluarem. Możemy dalej? Trzeba było pokonać szereg tam w stanie. Dobrze, jedziemy dalej. Aha, nie, to jeszcze dalszy ciąg Kaukazu, no to widzimy to wszystko, które jest dookoła. Może, ale to przy innych górach. Jeszcze to opowiem. To jest takie ciekawe wejście. Choć już wspomniałem, że w alpinizmie przy wspinaniu jest niezwykle ważny zespół. Najmniejszym zespołem jest zespół dwuosobowy. Większość wypadków wynika z tego, że po prostu ludzie są nieprzygotowani do... Właściwie trudno powiedzieć nieprzygotowani, bo w zasadzie to jest ciekawostka, bo w zasadzie widząc jakieś zagrożenie, staramy się być kimś, to znaczy mieć jakiegoś kogoś, jakiegoś innego człowieka, przynajmniej w zasięgu widoczności. Przy alpinizmie jest to absolutnie konieczny warunek. Ludzie wspinający się samotnie, a tacy są, ponieważ już tutaj określałem procentami, to właściwie w 100% się zabijają. Góry nie są dla pojedynczych ludzi, dla super indywidualistów. Cofnijmy to na chwilę. Tak, tu jesteśmy już w Pamirze. Tu jesteśmy w Pamirze. Dobrze, możemy przejść kawałek dalej. O, zatrzymajmy się tutaj. Tak właśnie wygląda biwak w ścianie poważnego. Góra jest ta, którą się wspinamy
to jest jeden z kilkunastu szczytów powyżej 7000 metrów paniże. Po całym dniu wspinaczki dochodzi się do pewnego momentu, w którym stwierdza się, że to właśnie już jest tu i teraz i rozbija się, zakłada się biwak. Trzeba, żeby założyć biwak, trzeba wyrąbać to, co tutaj widać, wyrąbać sobie platformę, na której ten namiot jest rozbity. Konieczne są doskonałe. Namiotu nie można byle jak rozbijać. Góra, on musi być rozbity, rozstawiony w sposób bardzo precyzyjny i bezpieczny. W górach zawsze może zerwać się w nocy jakaś wichura. Oczywiście w górach powyżej 7000 metrów, gdzie już jest olbrzymie zagrożenie, to dochodzi jeszcze w nocy mróz. Więc, ale za to jedno z najprzyjemniejszych wrażeń, które pozostaje, no to obok wyjścia na szczyt, które zawsze jest wielką satysfakcją, to jest właśnie jak po całym dniu zmęczenia, już jest namiot gotowy, wchodzi się do środka, wyciąga się śpiwór, śpiwole się ciepły, śpiwór się robi szybko ciepły, bo to jest właśnie zaleta puku. Samemu trzeba ugotować obiad, trzeba ugotować śniadanie, czyli w zasadzie alpinizm to jest ciągle jakaś pełna samoodpowiedzialność, bez żadnej pomocy, wsparcia, jakbyśmy to określili cywilizacyjnie. To jest szczyt komunizmu, tak się nazywa, ma już 7,5 tysiąca metrów, jeden. Trzeci, czwarty co do wysokości szczyt w Paniżu. Natomiast w Paniżu centralnym, bo jesteśmy tu, to jest szczytem pierwszy, jest najwyższy. Drogę, na którą, no tu jest nasz wpis komunizmu, jest wiele dróg, my wychodzimy tutaj tą drogą. Akurat grupa, którą ja mówię, możemy dalej. To jest właśnie mniej więcej wejście, pierwszy odcinek tej drogi. Tutaj jest warto o tym wspomnieć, bo to jest dość unikalna w świecie, określił w świecie górskim. Mianowicie na wysokości 6000 metrów rozciąga się taka lodowo-firmowa równina długości około 7 km, szerokości kilkuset metrów, która po prostu jest czymś takim zupełnie płaskim. To się nazywa firmowe, pamięćne firmowe platformy. Dobrze. Tu jest ostatni fragment, wyjście na grań. No to jest to kilka kilometrów do wyjścia, to jest na szczycie jesteśmy. I potem będzie tam następne, tak? Części, tylko że my pewnie przerwę zrobimy, bo zaraz przerwa będzie. Bardzo dobrze, przerwę zrobimy. No dobrze, to w takim razie za chwilę dzwonek zadzwoni, więc robimy tak przerwę, jak jest. Widzimy się za po przerwie. Ale teraz zacznę od takiego bardzo dalekiego uogólnienia, ale jest to przynajmniej w moim odczuciu bardzo istotne. W ogóle alpinizm, przebywanie w górach, bycie w górach, wspinanie się jest po prostu jedną wielką przygodą. Wielką przygodą jest dojazd do gór. To nie jest jakiś stadion, gdzie się dojeżdża na samym końcu autokarem, a dojeżdża się, a dolatuje się samolotem i praktycznie wszystko jest przygotowane. Każda wyprawa jest jedną wielką improwizacją. Gdzieś tam się dolatuje, gdzieś tam się dojeżdża samochodem i zawsze pozostaje kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów do przejścia. Jeśli nie ma piechotę, to są możliwości, że się wynajmuje jakieś osiołki w zależności od gór, czy wynajmuje się, tak na przykład w Mongolii są bardzo popularne, no będą akurat w Mongolii są popularne wielbłądy,
czytasz się po prostu do chodzi. To jest zdjęcie trzeciego co do wysokości szczytu w Himalajach. To nasz najwyższy jest Everest, drugi jest K2, to jest Kanchenjunga. Wyprawa, w której ja uczestniczyłem, to była ten szczyt, to jest już ostatni zdobyty z całego tego masywu Kanchenjungi szczytów. Najwyższy jest w środku, a tutaj jest ten południowy szczyt Kanchenjungi. Droga prowadziła tędy lodowcą. Wracając teraz, no, na przykład na przykładzie Himalajów. Powiedzmy, większy szczyt, duży szczyt z tych grup 8000, między innymi na przykład Kanchenjunga, wymaga większej ilości osób, to znaczy uczestników jest wtedy od 10 do w granicach 10-15. W ogóle wracając jeszcze na chwilę do tego, gdybyśmy się w ogóle kiedykolwiek zainteresowali górami, to zespołem podstawowym jest zespół dwuosobowy. To jest zespół dwóch osób, które wiążą się linę i które są nawzajem od siebie jak gdyby w pewnym sensie, no właśnie nie w pewnym sensie, są uzależnione. Inne zespoły to jest przejście w takich wysokich górach. No, droga jest często otrasowana, czyli są chorągiewki, bo wtedy zakłada się w wysokich górach pośrednie obozy. No więc tak to wygląda, taka zabawa. Tutaj jest jeden zbudowy. I to jest taki rytm. Czyli w zasadzie są, góry dają, moim osobistym odczuciu, dają dwie sfery przyjemności. Jedną to jest no, poczucie, że się osiągnęło jakiś sukces, więc wyjście na szczyt niezdobyty, albo zrobienie nowej drogi. Praktycznie szczyty niezdobyte, na których ja byłem, jako pierwszy człowiek, to były na Alasce, były częściowo w Ameryce Południowej, częściowo w Andach. Natomiast pierwsze przejścia, swoje drogi, oczywiście swoje w cudzysłowie, no bo zawsze były jeden albo przynajmniej trzy osoby jeszcze w zespole czteroosobowym. To praktycznie rzecz biorąc no, we wszystkich górach, w których byłem. I teraz opowiadanie o swoich wyprawach, swoich przeżyciach jest dość skomplikowane. Dlaczego ona jest duża komplikacja? Komplikacja polega na tym, że tak, opowiadanie w sposób sensacyjny o tym, jak się walczyło o życie, jak co zagrażało i jak się z tego wychodziło, no to w pewnym momencie zaczyna być takie trochę dziwne. Opowiadanie z kolei o samych sukcesach, no też zaczyna być też takie. No oczywiście, że to jest istotne, ale i tutaj się rodzą pewne komplikacje. Może powiem o kilku zdarzeniach, tak dość ciekawych. Może nie w sensie sensacyjności, walki o życie, jakichś tego typu rzeczy, tylko takie z zakresu w pewnym sensie psychologii życia w grupie. Wyruszamy, zresztą to akurat było pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to było w Kaukazie. Wyruszamy. Było pokazywane to zdjęcie właśnie takim kuluarem lodowym. Jest droga do przejścia.
drogę tą robimy, wychodzimy na szczyt i w pewnym momencie, co zresztą w Kaukazie się często powtarza, załamuje się pogoda, jesteśmy w burzy, opad śniegu, z trudem udaje nam się znaleźć miejsce i no, było nas 6 osób, rozbić namiot i z tego namiotu nie udaje nam się wyjść przez 5 dni. Po 3 dniach skończyło nam się jedzenie. Z racji tej, że ciągle dmuchał wiatr, więc baliśmy się w namiocie rozpalać kuchenki benzynowe, bo no, właściwie z tytanem jest podobnie, ale z benzyną jest trochę gorzej. Czyli praktycznie byliśmy pozbawieni picia. Ponieważ ciągle padał śnieg, wokół spadały lawinki, więc mogliśmy być tylko w namiocie pozycji siedzącej, dlatego że przejdzami osłanialiśmy ścianki namiotu. Co kilka godzin jeden z asekuracją, asekurowany liną z wnętrza namiotu, oczywiście była tam pita odpowiednie jakieś tam zabezpieczenie, wychodził na zewnątrz, żeby odkopywać kawałki tego namiotu. I teraz właśnie zbliżamy się do decydującego momentu. Po tych 5 dniach w pewnym momencie robi się piękna, wspaniała pogoda słoneczna. W ogóle ani jednej chmurki na niebie. Z nas 6 3 osoby chce natychmiast schodzić. Po tak długim okresie niepogody, po długim okresie śniegu, zejście lawiny, właściwie lawiny są jednym z podstawowych zagrożeń górskich, zejście lawiny jest olbrzymie. Od tego miejsca do doliny ma gdzieś granica 1000 metrów zejścia. I teraz jesteśmy, 3 osoby jest za schodzeniem, 3 osoby jest przeciwko schodzeniu, 1 osoba jest niepewna. W związku z powyższym zaczyna się sytuacja dość dramatyczna. No, w końcu wpadamy z kolegą na doskonały pomysł, że jeżeli w przeciągu najbliższych 2 godzin nie pojawi się żadna chmurka w zasięgu naszych oczu, to znaczy, że schodzimy. Jak się pojawi nawet najmniejsza chmurka, to nie schodzimy. Myśmy z kolegą akurat mieli najwięcej doświadczenia z tej grupy, więc mieliśmy prawie na 99% pewność, że musi się pojawić chmurka, bo to już było po godzinie 12, czyli było już słońce zaczęło się obniżać, czyli już sparowania z najbliższej okolicy tych mas świeżego śniegu musiała jakaś chmurka powstać. Tak się zdarzyło. Odczekaliśmy i nocą już zupełnie spokojnie zeszliśmy. Więc czasami też tak się zdarza. W pewnym momencie wspominałem, że ważny jest namiot i to jest w sumie jako baza, że po prostu jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia. Biwakujemy na 7000 metrów i znowu zrywa się wichura. Zresztą to jest w Pamirze. Tam wichury są bardzo często, zmiany pogody. To ja zmienię zdjęcie na ten Pamir, dobrze? Proszę. To ja wezmę ten Pamir teraz, bo ja pan mówi o Pamirze, to wezmę zdjęcie. No dobra, teraz ja już będę przespakiwał. Dobrze, okej. Okay. No, a to proszę mówię. Gdzieś na pewno. No dobrze. To kiedyś najwyższy pasmo Związku Radzieckiego. Dobrze, tu możemy się zatrzymać. Azja. To jest dość ciekawe. No nie. To wyżej czy niżej? Do tego. Dobra. Środkowa. Już. To jest dość ciekawa góra. Jeden z szczyt powyżej 7000 metrów. Głównym zagrożeniem jest to, że na przykład idąc, ja wychodziłem na ten szczyt i tą drogą, i z drugiej strony robiłem też
nową drogę zrobiliśmy, tędy przejście, która jest na zdjęciu widoczna. Granie ma około 6 km długości, co na 7 tysiącach metrów, no jest to już bardzo, bardzo dużo. I niepogoda, właśnie taka straszna, załamanie pogody, które trwało 24 godziny, zostało nas na tej granie. Przez całą noc trzeba było, ciągle ktoś musiał wychodzić z namiotu asekurowany i sprawdzać linki, czy namiot nie zwiewa, czy nie jesteśmy zagrożeni. W takich warunkach na tej właśnie grani zginęły, namioty zostały zdmuchnięte dwóch zespołów, a w zasadzie to jest kwestia, ja już wspomniałem o tym, to jest kwestia wychłodzenia. To znaczy, namiot nie dość, że musi ustać, to nie może zostać uszkodzony. To znaczy, kiedy... No przesunę tam na te zdjęcia z nami. To wtedy on jak gdyby staje się bezużyteczny i to jeszcze, jest ten. I to jeszcze jest gorsze. Tu jest też, to jest pani. No to jest właśnie taki typowy, o czym ja wspominałem, doskonały namiot produkowany w Legionowie z dobrej tkaniny. On waży o kilka kilogramów więcej, aniżeli przeciętny lekki namiot. Na te szczyty pamirskie, no może jeszcze jako ciekawostka taka nasza polska alpinistyczna, na te szczyty w Pamirze Centralnym, to znaczy na szczyt komunizmu ten, na szczyt Korzeniewski, na który się tutaj spinamy i na który pokazywałem, to szczyt nazywa się Pigleńka. Wychodziliśmy, ja uczestniczyłem w grupach, które wychodziły jako pierwsi Polacy, bo w Wysokich Górach, o tym co już wspominałem na początku, że to jest kwestia, żeby góra była niezdobyta, że nowa droga, że jakieś takie tego typu rzeczy, to również funkcjonuje pojęcie pierwszego wejścia na zdobywczego na szczyt niezdobyty, na którym Polacy nie byli. Dobrze. Czyli a może teraz te pytania i pokaże nam Pan właśnie ten sprzęt, który możemy zobaczyć. Może teraz tak, jeszcze to wspomnę. Mhm. Są... Proszę, proszę. Powiedzieliśmy już o dojściu, o karawanie najogólniej rzecz biorąc. Powiedzieliśmy sobie jakie są klasyfikacje wspinania. Natomiast czy coś mogę zasadzić? Nie, że mieliśmy teraz. Aha, dobrze, o sprzęcie ogólnie, najzupełniej ogólnie. Podstawowym sprzętem alpinisty jest lina, to jest punkt pierwszy. W górach lodowcowych, co wspominałem, zróżnicowanie między taternictwem i alpinizmem, to jest czekan i są raki. Raki to jest urządzenie w ogóle najgenialniejsze. To jest po prostu urządzenie, które przymocowuje się do butów i ono się przydaje w zimie w Tatrach, przydaje się, a w zasadzie to nawet nie najgorsze w górach się w Warszawie, czasami totalna ślizgawka, zrobi się ślizga dookoła. Ja nie będę rozkręcał. No. To jest po prostu urządzenie takie, że jest konstrukcja zakończona czymś ostrym, nakłada się na buty i w tym się i to po prostu uniemożliwia ślizganie się, a umożliwia wyjście po czymś stromym. Na stromym stopu po prostu wbija się te dwa czy te cztery zęby i się wchodzi.
To jest praktycznie rzecz biorąc urządzenie uniwersalne. Trzeba jakiejś specjalnej siły nogą użyć, żeby to się z lód wbiło? Proszę? Czy trzeba jakiejś specjalnej siły, trzeba kopnąć ten lód, żeby to się wbiło, czy tak normalnie postawić? No, więc w rakach trzeba się nauczyć chodzić. To znaczy w alpinizmie, że właściwie to wszystkiego się trzeba nauczyć. Można mieć wrodzone zdolności równowagi, to znaczy automatyczne uchwytanie równowagi w różnych sytuacjach. Można mieć predyspozycje ruchowe, bądź też predyspozycje biologiczne. Serce, płuca bardzo pojemne, na wysokich górach zdolność do aklimatyzacji szybka. Aklimatyzacja polega po prostu na tym, że zwiększa się ilość czerwonych ciał. Białe ciałka krwi się zamieniają w czerwone ciałka krwi. Musi być odpowiednie, ja nie jestem lekarzem, więc ile tak mówię, na tak laicko. 3 tygodnie? I po prostu ilość tlenu, która jest bardzo niewielka, do tego, że była przez nas, przez organizm przechwycona, musi mieć dużą ilość tego, co przechwytuje, czyli krwi. To jeżeli jesteśmy przy biologii, to ja chciałam zapytać, jak są Pana doznania z chorobą bezwzględną? Proszę? Właśnie, jeżeli jesteśmy już przy biologii, to ja chciałam zapytać, jakie są Pana doznania z chorobą wysokościową? Tak. Więc, no to o rakach powiedzieliśmy. Tak, ja miałem to szczęście, że się łatwo, stosunkowo łatwo się afilmuje. To jest w ogóle tak. Są ludzie, którzy się w ogóle, organizm odrzuca możliwość aklimatyzacji. To znaczy źle się czują już na wysokości, już w porywach na wysokości 3000 metrów. Barierą sprawdzianą zdolność nas do aklimatyzacji, zwiększenia wysokości, to jest w granicach 5000 metrów. Jeżeli ktoś 5000 metrów nie przekracza, źle się czuje na wszystkie objawy choroby górskiej, to znaczy, że się nie nadaje do wspinania. Jako ciekawostkę ja mogę powiedzieć tak, ale to jest to takie w miarę, może nie całkiem dla Was, ale w ogóle dla Was raczej Waszej młodości. Mianowicie ja szybko się aklimatyzowałem, a szczyty 7000 praktycznie wychodziłem prawie z marszu po przyjeździe, po kilku dniach pobytu gdzieś tam na wysokości 5-6000 metrów. Kilka lat temu, już nie będę mówił na jakiej górze, bo to akurat nie jest istotne, na szczycie powyżej 5000 metrów miałem już wtedy, to było w wieku lat 75, mój organizm doszedł do wysokości gdzieś jakieś 4000 metrów, no właśnie pod te 5000 metrów. Stwierdziłem, że zacząłem, na szczęście z własnego doświadczenia nie chorowałem nigdy choroby wysokościowej, ale widziałem kolegów i po prostu teoretycznie wiedziałem, na czym polega. Stwierdziłem, że mam prawie wszystkie objawy choroby wysokościowej, zawróciłem się i z powrotem biegłem na dół. Więc tak to wygląda. A przy tej chorobie wysokościowej, to jak już zachoruje jakaś osoba na tą chorobę wysokościową, to z niej się tak szybko wychodzi, jak no załóżmy z przeziębienia, czy ona zostaje do końca życia? Na chorobę wysokościową jest tylko jedna, jedyna droga uratowania się. Trzeba błyskawicznie schodzić na dół. Jeżeli się nie ma siły, albo nie ma się, no zdarza się to właśnie w grupach przypadkowych, czy w przypadkowych alpinistach, kiedy grupa nie jest ze sobą zgrana, kiedy nie ma obozów pośrednich, kiedy po prostu to, o czym wspominałem, kiedy noc zastaje człowieka na dużej wysokości, na przestrzeni. Przykład mamy tego bardzo medialnie propagowana wypadek przed 2 lat na Gaszerbrubach zimowym. To właśnie był klasyczny przypadek niezgranego zespołu i który przecenił swoje siły. Proszę Państwa, jedna może, o której nie wspomniałem.
rzecz niezwykle ważna. Alpinizm to jest dyscyplina, w której potrzebne są dwie postacie pokory. To znaczy trzeba być pokornym wobec gór, po prostu to nie są nasi, to nie jest, to nie są nasi przeciwnicy, ale to jest cząstka nas, akurat postaci górskiej, ale to jest cząstka, której nie można lekceważyć, nie można tego lekko traktować. Po prostu trzeba uznawać, że my możemy przejść daną drogę, ale to nie jest pokonanie tej góry. Ta góra jest ponad nami. Ponad nami są warunki niepogodowe, warunki pogodowe i tak dalej. Jak również trzeba mieć pokorę w stosunku do samego siebie. Ludzie, którzy popadają można określić, którzy są za bardzo, stwierdzają, że w ogóle oni są ponad wszystkim. Że to w ogóle cała reszta, zarówno zespół, zarówno grupa, że ja jestem najważniejszy. I to jest początek dramatu wyprawy. Nie może być tak. Może być ktoś słabszy danego dnia, w danej grupie, na wyprawie, w której uczestniczy w górach wysokich. Ale w niższych też ten dobór następuje. Jest następujący proces. Na szczyt 8000 wyprawa składa się minimum z 4 osób. Te 4 osoby, no to w zasadzie już jest zaczątek tragedii. Osób powinno być co najmniej 6 osób na wyprawie. Na szczyt, celem, to o czym mówiłem, jest wyjście na szczyt. Po prostu. Jedni się czują lepiej, jedni się czują gorzej w danym momencie, podczas tej określonej wyprawy. Wychodzą najlepsi, to znaczy ci, którzy najlepiej się czują, wychodzi 2 osoby, bo to jest jako minimum, powinny wyjść na szczyt, reszta zostaje i asekuruje te 2 osoby. Te 2 osoby, one są wybrane, ale w sumie bohaterami wyjścia, jeżeli to jest sukces, jest cała wyprawa, są wszyscy, bo każdy miał jakąś cząstkę. Akurat tydzień później te 2 osoby mogły być inne jakiejś z tej grupy. To tyle na tego wątku niebezpieczeństwa, czy też aklimatyzacji, to już powiedzieliśmy. Może jeszcze jakieś inne pytania? Chcecie o coś zapytać? Jeszcze? No tu macie, ale to wskutki nie mamy do góry. Więc tutaj jesteśmy w Andy są to jedne z bardziej ciekawych gór. Jesteśmy ostatnie, na chwilę to wiecie. Szczyt ma trochę powyżej 5000 metrów. Dokonujemy tutaj pierwszego, w ogóle żadnego nie było, żadnej drogi nie ma w tym wielkim lodowcu. Dokonujemy tutaj wytyczoną drogę, dokonujemy pierwszego przejścia tym lodowcem. Widzimy to wszystkie formacje. Widzimy tutaj gran z nawisami, czyli śnieg, który zwisa poza gran i w każdej chwili grozi spadkiem. Widzimy tutaj jedną barierę Seraków, drugą, trzecią. Natomiast ażeby się tu znaleźć, to jest zresztą cecha charakterystyczna Andów, ale w dużej części i Paniru, że żeby dojść do miejsca, gdzie jest naprawdę bardzo trudno, to jest z reguły około 1000 metrów, no właśnie tak jak tutaj widać, trzeba było tą ścianą przejść od doliny, a żeby rozpocząć się spinać gdzieś tam. Tak? Ja się chciałem zapytać, jak się wchodzi na szczyt, to się z reguły wybiera trasy bardziej, wchodzi się bardziej na przykład po lodowcu, czy bardziej po skałach? Co jest wygodniejsze? Oni sobie utrudniają. To znaczy tak. Bo się zastanawiam, bo są na przykład...
to czekam, znaczy, wszystko zależy od gór, jaki się jest i od szczytu. Generalnie rzecz biorąc jest taka zasada, że jeżeli nie potrzeba, to się nie wygłupiamy i się za bardzo nie męczymy i nie ryzykujemy. Jak wychodzimy na szczyt jeszcze przed nikogo nie zdobyty, to wychodzimy najłatwiejszy drogą. Jak wychodzimy na szczyt już wielokrotnie zdobywany, to wtedy wychodzimy drogą, która nam się wydaje, że jest najbardziej bezpieczna. Jak mamy już daleko posunięte ambicje, chcemy zrobić nową drogę, no to wtedy wychodzimy, no, łatwe to już są wszystkie zrobione, wychodzimy najtrudniejszą drogę. To, co się pytasz, to właściwie to jest, nie, wydaje mi się, że w ogóle mimo różnych zagrożeń, o których wspomniałem, na lodowcy, no właśnie jakieś tam nawisy, seraki, przesuwające się oczywiście lodowiec ma szczeliny, do tej szczeliny można wpaść i całe cyrki z tym związane, to jednak w sumie lód i śnieg są najbezpieczniejszymi formacjami w górach. Skała są lawiny kamienne, obrywanie się, jakiś zerwany chwyt, coś tam, to one są sobie bardziej niebezpieczne niż te. A jeszcze zapytam się, do czego się używa czekalni? Do czego się używa czekalni? Czekam to jest w zasadzie urządzenie do wszystkiego. Tak jak widelec, nóż, łyżka. Czekanem się podpiera, czekanem się trzyma go się, otwiera się, czekan służy jako punkt asekuracyjny, czekan służy do tego, żeby wykopać te platformy i rozstawić na nie, czekan służy do... Czasami to jest zupełnie paradoksalne, ale to jest fakt, że na przykład na Alasce byłem wielokrotnie, i byłem na, po prostu mnie to zawsze interesowało. Egzotyka gór bardziej mnie interesowała niż jakieś takie bardzo popularne mogle w danym momencie, szczyty czy też formacje. I powiedzmy, będąc dwukrotnie na Alasce, znaleźliśmy się w terenie 100% dzielniczym. To znaczy jeden rejon to był taki, że w ogóle ludzi nie było, nie mówię o alpinistach, ale w ogóle o kimkolwiek. Drugi był trochę inny, ale tu wstawiam kropkę, a propos tego czekała dalej. Mianowicie Alaska jest taka, że jest tych niedźwiedzi więcej aniżeli ludzi. Niedźwiedź nie jest groźny, ale nie można na niego wejść. W momencie, kiedy się za bardzo zbliży do niedźwiedzia, to on wtedy w zasadzie obrony może się rzucić. Oczywiście jak jest się na otwartej przestrzeni, to widać, że coś się tam porusza. Przed tym widać ślady. I w pewnym momencie znaleźliśmy się. Aha, jeszcze możemy tutaj dać to zdjęcie. Co to jest na nas? O te, tutaj o to. Niesamowita przygoda i w zasadzie ten czekan nagle podsłużyć jako element samoobrony. Jest to. Szczyt jest niezdobyty przez nikogo, w ogóle jeszcze ze swoim dwuosobowym z kolegą wychodzimy i idziemy. Idziemy tą moreną. To jest taki jeden, taki. Ona tutaj stroma, bo jest daleko, ale ona była dość połowa. I tu trzeba było wyjść na ten lodowiec i później dopiero na szczyt. I tu w pewnym momencie idąc, stwierdzamy, że przed nami na Alaska w okresie lata to jest kwestia kilku godzin szarówki, a tak przez cały dzień, przez całe 24 godziny jest widno. W pewnym momencie stwierdzamy, że przed nami jest jakieś stworzenie, jakiś kot, bo po zapachu rozszyfrowujemy. Pantery
te śnieżne są groźne i on po prostu, ale on i po prostu idzie. On zaczyna się wycofywać. Ta jest tak strome, że nie ma możliwości, oczywiście nie mówię o ujęciu, ale nie ma możliwości zejścia, ustąpienia czy coś takiego. Więc on zaczyna się wycofywać, a my idziemy pod górę i jest kwestia. I teraz właśnie to, że mamy coś w ręku, że mamy w ręku czeka, to jest jak gdyby dodaje nam otuchy, dodaje nam trochę odwagi. Z kolegą przeprowadzamy dyskusję, co robimy. Wycofujemy się, czekamy, aż jemu się znudzi, może sam wyruszy gdzieś. No, ale dochodzimy do tego, że on ludzi pewnie widzi po raz pierwszy w swoim zwierzęcym życiu, więc w związku z powyższym będzie bardziej nerwowy niż my. No i tak się stało, że po prostu wycofał się. Dopiero jak tutaj się znaleźliśmy na końcu tego, widać było, że to był taki... Panie Andrzeju, ponieważ nam się kończy czas, niech Pan nam powie, jak się ten szczyt nazywa, którym byście byli po raz pierwszy jako w ogóle ludzie na szczycie, bo to... Nie, to... Nie nazywa się, jest po prostu wysokość. Myśmy go też nie nazwali. Nazwy szczyty zdobywają swoje nazwy w różny sposób. Zazwyczaj przez pierwszych zdobywców. Bardzo często nazwy wynikają z określeń regionalnych, ludowych, tylko są przetworzone na brzmienie jakieś francuskie, angielskie. Ale jest to takie bardzo... Dobrze. My dziękujemy bardzo w takim razie za nasze spotkanie. Dziękuję i przepraszam za rozproszenie, ale w tak krótkim okresie czasu, żeby no, w miarę, jak się wydaje, spontanicznie, na zasadzie improwizacji, żeby dużo powiedzieć, no jest bardzo skomplikowane i dziękuję za spokój. Dziękujemy.